Mateusz Łazowski. Dziś przy okazji Gali Babilon, ale zanim przejdziemy do tej Gali Babilon, to ja Cię zapytam o coś zupełnie innego. Czy miałeś okazję już spotkać się z Arkadiuszem Wrzoskiem? Nie, jeszcze się nie widzieliśmy. Nie, ale rozumiem, że jakieś spotkanie pewnie będzie, takie grubsze planowane, co? No na pewno kiedyś się spotkamy, czy to na sali, czy gdzieś na ulicy, zobaczymy. Powiedz, co, oglądałeś tę walkę Arka? Widziałeś, jak to wszystko wyglądało na żywo? Akurat wtedy byłem na wyjeździe w lesie, ale widziałem, tak, widziałem i powiem szczerze, no pamiętam jeszcze na parę tygodni wcześniej, czy nawet no, może na miesiąc wcześniej, jak z Kamilem Paczuskim rozmawiali o takich ewentualnych aspektach rozwiązania tej sytuacji i tam było właśnie coś takiego, jak on pójdzie, puścić go i wtedy łapać go na lewy haj. To było już, na miesiąc przed tą walką już słyszałem takie rozmowy. No i proszę, to się wszystko potwierdziło, chociaż łatwo nie było w tej walce Arkowi. No nie było, ale wiesz jak to jest, człowiek dociśnięty tam do jakichś granic takiej swojej, jakby powiedzieć to, no wiesz, taki, gdzie już jest taki, że już musi myśleć, zaczyna być do tego zmuszony, zaczyna sięgać do otchłani swojego umysłu, do głębi i wtedy wychodzą mu swoistego rodzaju rozwiązania na jaw. No właśnie, ty miałeś taką walkę, w której coś podobnego ci się przytrafiło, że gdzieś musiałeś do tej głębi, jak to tak ładnie powiedziałeś, sięgać? Miałem, ale nie taką sportową, prawda? Ja rozumiem, nie taką sportową. Ale teraz masz walkę sportową i ta walka sportowa to już kolejna też to twoja walka. Jak się czujesz przed tym pojedynkiem? Super, bardzo dobrze się czuję. Przygotowania, wszystko w porządku, rozumiem. Tak, wszystko przebiegło tak, jak sobie planowałem i nawet ten ostatni okres, przed ten tydzień, co minął, weekend, miałem super zorganizowany. No i naprawdę troszeczkę zmieniłem parę rzeczy i wydaje mi się, że to wyjdzie mi na plus. Wspomniałeś o tym, że kiedyś tam były walki troszkę może mniej sportowe, ale te walki sportowe, te twoje zaangażowanie w sport już od pewnego czasu trwa. Z tego, co się do tej pory udało osiągnąć, bo przecież nie tylko na galach organizacji Babilon można cię było oglądać. Zadowolony jesteś? Tak, znaczy ze swojego rozwoju jestem zadowolony, z tego jak ewoluuję, z tego do jakich dochodzi u mnie przemyśleń, prawda, jakich szukam rozwiązań samych na siebie i droga, którą teraz podążam. Ty trenujesz w Legii, w Legia Fight Club, to przede wszystkim jest to twoje miejsce. Dzisiaj też jako zawodnik Legii tutaj wychodziłeś. Szukasz jakichś jeszcze ewentualnie nowych pomysłów? Będziesz gdzieś próbował coś nowego, gdzieś sobie w to swoje treningowe życie wprowadzać? Wiesz, ja jestem zawodnikiem związanym z WCA Fight Team, z Unik Fight Clubem i z Legia Fight Clubem. Natomiast Legia Warszawa... Chodziło mi trochę o to, że poza Warszawą, może w tym sensie bardziej. Kiedyś na pewno, żeby poszerzać swój rozwój, prawda? Czyli przypuśćmy, no na pewno marzy mi się wizyta w Poznaniu, w Ankosie i jeszcze w jednym miejscu, we Wrocławiu chyba. Chciałem pojechać też do Adama Pałasza, bo kiedyś się z nim biłem, chciałem też z nim kiedyś poćwiczyć. No tak, mam to w planach, ale ten klub, o którym powiedziałeś, właśnie Legia Warszawa jest takim pojednaniem wszystkich klubów, z którymi jestem związana, bo Legia Warszawa nie jest klubem sportu walki, natomiast Legia Fight Club już tak, dlatego Legia Warszawa. Ale to twoje serce, rozumiem, gdzieś tam przy Legii, tak przede wszystkim, to jest właśnie ten powód. Żyć z mojej głowy, czytasz w moich myślach. No właśnie. Jeśli chodzi o to jutrzejszą twoją walkę, o ten jutrzejszy występ, przeciwnik, gdzieś tam już miałeś okazję mocno się mu przyjrzeć, pewnie tak, pewnie już z trenerami trochę o nim rozmawiali. Trochę gdzieś tam go rozpoznawaliście już. No wiesz, jakby przeciwnik, który nie przegrał nigdy żadnej swojej walki, no, czyli jest, ma jakiś pomysł na to, ma jakiś pomysł na siebie, ma jakiś plan i na pewno będzie dążył do jego realizacji, a zrobię wszystko, żeby mu przeszkodzić. Ty nie jesteś zawodnikiem, który, no może żeby to źle też nie zabrzmiało, który jakoś kalkuluje, raczej szukasz tego wszystkiego, co w walce jest najciekawsze, chociażby dla widzów, czyli jest tam trochę widowiskowości, jest trochę takich prób gdzieś nawet i zakończenia pojedynku przed czasem, to się u ciebie, rozumiem, nie zmienia. No taka spontaniczność, wiesz, taka nieobliczalność, no przemawia czasem przeze mnie, ale aczkolwiek no nie można w pełni puścić sobie wszystkich wody, no bo później się to wszystko rozlatuje, jesteś niechlujny, walisz farfocle i ta walka już nie jest walką, tylko jest, wiesz, zawodami spod żabki. No właśnie, to nie chcemy tych zawodów spod żabki, na pewno. Nie. Wracając jeszcze do tego dzisiejszego pojedynku, Gala Babilon, gala organizacji, która gdzieś tam zyskuje to prestiżu, rozwija się mocno. Ty pewnie też obserwowałeś to trochę z boku. Jak ty oceniasz Babilon na tle tych innych federacji? Jak oceniasz ten postęp, który zrobił właśnie Babilon, jeśli chodzi o polski rynek MMA? No mają na pewno gust. Wiesz, miejsca, które wybierają do, przypuśćmy chociażby do, tak jak tutaj jesteśmy, do ważenia, czy wcześniej to było miejsce w
w Ożarowie Mazowieckim, prawda? W Warszawie fajny klub też był taki, jeśli chodzi o te gale. Aha, to tam nie byłem, Tam akurat nie miałeś okazji. A no jeje, to... Nie pandemii, tam było w pandemii. Nie wiem, jak tam było w tym... Nigdy tam nie byłeś w tym klubie, rozumiem, dobra, no okej. Okay. Może mi się zdarzyło, ale no nie wyobrażam sobie, jak tam można gale zorganizować i no ciekawy jestem, jak to wyszło, no. Wiem ci, że nieźle to wyglądało, jeśli chodzi o gale, bo ja tylko oczywiście też byłem tylko, jeśli chodzi o gale przecież. Jasne, jasne, rozumiem. Nie, no fajnie, fajnie, naprawdę nieźle, chociaż uważam, że poziom, jaki postawiło ACA, ICA u nas w Polsce i te gale, na których brałem udział, jest jak do tej pory, no nikt nie wykracza poza to, ale mówię, no nigdy nie brałem udziału jeszcze w tej organizacji, która przoduje u nas w kraju, czyli w KSW, także może tam jest zdecydowanie lepiej, ale jak na razie ICA pod względem organizacji, pod względem tych sędziów, pod względem opieki zawodników jest topow the top, jak dla mnie. Powiedz, czy ewentualnie kiedyś jeszcze będzie szansa Cię zobaczyć właśnie w ICAA? Czy tam jest taka gdzieś możliwość, rozmawiałeś troszeczkę? Jak to wygląda? No na pewno, wiesz, no ja muszę teraz budować siebie jako zawodnika, prawda? Muszę walczyć, wygrywać i dążyć do tego. No i no, marzy mi się zestawienie z Adamem, prawda? Z Adamem Pałaszem właśnie, bo on też już jest tam zrzeszony kontraktem. I to by było, no on, ja, kurde, no to jest fantastyczne połączenie gdzieś, nie wiem, w Kazachstanie. Wspaniała przygoda. No czyli to jest twoja taka walka, do której chciałbyś, jak rozumiem, gdzieś tam zmierzać. A tak, jak najbardziej, oczywiście tak. Adam też o tym wie i na pewno mi jej nie odmówi. I to będzie na pewno widowisko podobne do tego, które zaprezentowaliśmy pierwszym razem. No i kurczę, no warto to zrobić. To jeszcze zanim do tej walki dojdzie, którą tutaj, jak sam mówisz, ja też uważam, że warto to zrobić faktycznie. Ostatnie dwa słowa na temat tego, jak ty sobie jutro tę walkę wyobrażasz, jaki to jutrzejszy będzie twój pojedynek. No wiesz, no to będą zmagania parteru ze Stójkowiczem, no Stójkowicz nieobliczalny, parterowiec mniej więcej jakoś tam poukładany. Ja zrobię wszystko, żeby ta walka nie była nudna, zrobię wszystko, żeby działo się, żeby były zwroty akcji. No i żeby był wystrzał, bał, bał, bał. Widać, że tak już też do końca zmierzam, ale tak kończę i kończę. Czujesz się już w pełni sportowcem. Rozumiem, że gdzieś tam te wszystkie elementy, które przeszedłeś, przetrenowałeś, to już pozwala ci powiedzieć tak, to już jest teraz 100% to, co chcę robić. Tak, tak, wiesz, ja ze sportem jestem związany od któregoś roku życia, od tego, kiedy trenowałem lekkoatletykę, 10-bój lekkoatletyczny, także sport, rywalizacja sportowa nie jest mi obca, aczkolwiek zwierzęca rywalizacja sportowa, taka na taki innych przekazach i na innych falach, no drzemie we mnie, a ja muszę ją ujarzmiać, żeby właśnie w takich miejscach jak między lidami czy w oktagonie było to składne z tym, co tam ma być. Tak jest, bardzo ładnie powiedziane, to już naprawdę na koniec Cię tylko zapytam, nie mogę Ciebie o to nie zapytać, wyjdzie Legia z grupy w Lidze Europy, czy nie wyjdzie, jak sądzisz? To jest piłka nożna. To nie bardzo Cię tak wciąga, rozumiem. Piłka nożna i MMA, tam wszystko się może wydarzyć, wiesz. No zobaczymy, no. Zobaczymy. Dobra, zobaczymy i zobaczymy, jaki będzie ten Twój pojedynek, oby tak jak zapowiadasz. No tak, tak. Mam nadzieję, że Artur Borys tam stanie na wysokości zadania i to będzie klucz do sukcesu. Okej, zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. Dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie.